Cześć wszystkim. Ponownie jesteśmy w warszawskiej restauracji Pikanteria na Saskiej Kępie, a moim i waszym gościem jest Michał Sztorc, dziennikarz motoryzacyjny, bloger i autor strony premiummoto.pl. Cześć Michał. Cześć. Dzień dobry. Jeśli nie znacie strony Michała, a lubicie poczytać o szybkich, drogich, fajnych samochodach, to serdecznie polecam. A zaprosiłem Cię dzisiaj, bo chciałem po prostu pogadać na takie tematy, jak powstaje test samochodu. Dużo ludzi ogląda, czyta te testy, tak naprawdę nie wiedząc, nie znając tego od kuchni. I chciałem, żebyśmy to trochę może jakoś przybliżyli. Powiedz może na początek, skąd w ogóle pomysł na Premium Moto? Czemu skupiłeś się na tej, czy to szukałeś jakiejś niszy, czy po prostu interesujesz się tego typu samochodami? Wiesz co, to się zaczęło tak, że na początku miałem pomysł na kolejny blog, nie? O wszystkim. Blog motoryzacyjny, ale o wszystkim. Czyli newsy tam, newsy, artykuły, no generalnie wszystko przekrojowo. Ale w pewnym momencie stwierdziłem, że nie ogarnę tych wszystkich marek, że tych wszystkich marek motoryzacyjnych jest tyle i tyle się dzieje. Tych nowych modeli faceliftingów jest tyle, że tego nie da się dobrze ogarnąć wszystkiego w pojedynkę. W związku z tym stwierdziłem, że muszę się skoncentrować na konkretnej grupie samochodów. Mogłem wybrać minivany na przykład, albo mogłem wybrać hatchbacki, ale stwierdziłem, że wiesz, z doświadczenia wiedziałem, że po prostu samochody premium to jakby jest to, co sprawia mi najwięcej frajdy. Tutaj najwięcej się dzieje, tutaj w tych samochodach premium najbardziej widać rozwój tej motoryzacji, to wszystko, trendy i to wszystko, dokąd ona zmierza. W związku z tym stwierdziłem, w pewnym momencie gdzieś to był taki przebłysk, nie? To było tak, jak taka żarówka się zapala w kreskówkach. Gdzieś między Warszawą a Krakowem, przy kolejnej trasie, że może skupię się na samochodach klasy premium faktycznie. Wiedziałem, że jest to nisza, nie? Że tam sprzedaż to jest kwestia tam 50 tysięcy sztuk egzemplarzy rocznie nowych samochodów klasy premium, więc to nie jest chodliwy temat, ale tak świadomie się na to zdecydowałem. No i zostałem przy tym. Zostałem przy tym. Ja jestem zadowolony z tego wyboru. A powiedz, bo wiadomo, że właścicieli, nie wiem, Ferrari czy cały ten segment, no to jest troszkę coś innego niż, nie wiem, Auris. Czy z Twojego doświadczenia, jak ktoś jedzie w Warszawie Ferrari i widzi drugie Ferrari, to zna właściciela, czy jest to troszkę większa że liczba tych samochodów? Wiesz co, nie wiem. Ja jakby nie żyję w tych samochodach supersportowych, bo to już jest temat tak niszowy, że naprawdę by było ciężko tutaj zrobić jakieś sensowne wartości odsłon, czy zaangażować większą rzeszę ludzi. Wiem, że na pewno carspotterzy doskonale wiedzą, kto w jakim Ferrari jedzie i kto jakie Ferrari zamówił i jakie Ferrari niedługo będzie w Polsce, ale czy właściciele tych Ferrari się znają, to nie wiem, nie sądzę. Nie sądzę też, żeby się za często w serwisach widywali, więc pewnie nie. Nie, to są... W Warszawie jest tego dużo, ale sądzę, że to dalej takie dosyć egzotyczne tematy. A powiedz tak, przechodząc właśnie już do takiej kuchni bardziej, czy na przykład testujesz, powiedzmy, BMW czy Porsche, tak? No i to bardziej jest u Ciebie GT3 niż Boxster, albo 750 niż zwykła trójka. I czy na przykład dostając potem, ostatnio miałeś Aurisa, potrafisz sobie przestawić w głowie, żeby podejść do tego, że zapominam o tamtych, mam Aurisa i mam go porównać do Civica i jak to zrobić? Czy to jest jakiś problem? Zasadniczo to nie jest problem. Trzeba sobie tylko zdać sprawę z tego, że taka bezpośrednia przesiadka właśnie, ja nie jeżdżę aż tak grubymi tematami. Trójką też jeżdżę, siódemką, jeżeli chodzi o Porsche, no to GT3 RS jeszcze nie dostąpiłem tego zaszczytu. Chyba że na torze przy okazji jakiejś imprezy, a tak, żeby mieć dla siebie na kilka dni, to nie. Ale wracając do tematu, to trzeba pamiętać o tym, że jak przeskakujesz z jednego samochodu do drugiego, no to dobrze jeszcze pamiętasz wszystko to, co się działo w tym poprzednim samochodzie. Jak ja oddaję jeden samochód testowy, od razu przeskakuję do drugiego, to nie ma szans, żeby obiektywnie ocenić ten drugi, nie? Bo będę patrzył siłą rzeczy na Aurisa. Właśnie o to mi chodzi. Przez pryzmat Porsche, więc pierwsze jakby wrażenia dla Aurisa będą bardzo krzywdzące po przesiadce z Porsche czy z BMW-ki. Ale już drugiego dnia, kiedy powoli zapominam o tym, co się działo w Porsche czy BMW,
no to Auris zaczyna zyskiwać. Da się to zrobić, po prostu trzeba pamiętać, że ta pierwsza ocena jest bardzo jakby skażona tym wszystkim, co się działo w poprzednim samochodzie. Auris na przykład będzie super samochodem, jeżeli się do niego przesiądę ze Skody Citygo na przykład, nie? To Auris będzie sportowym wręcz hatchbackiem. Więc to trzeba pamiętać tak, że dopiero tam po trzeciej, czwartej przejażdżce, czyli po kilku dniach, dopiero można zacząć obiektywnie ten samochód oceniać. No chyba, że się przesiadasz z bezpośredniego konkurenta, czyli na przykład z Golfa do Aurisa, no to to jest dosyć wartościowa sprawa, bo wtedy masz bezpośrednie porównanie. To są dwa blisko siebie modele, w związku z tym możesz obiektywnie porównać, ale jeżeli chodzi o takie bardzo odległe cenowo samochody, to nie to. No właśnie, trzeba pamiętać o tym, żeby być obiektywnym, czytasz przed swoim testem, przed swoją jazdą jakieś inne opinie, czy wolisz mieć czystą głowę, żeby nie sugerować się, że ktoś coś napisał, zapamiętałem i zwracam na to uwagę, czy chcesz tylko na swojej opinii polegać? Wiesz co, czytałem jakieś setki samochodów testowych temu, tam 10-15 lat temu, no to pewnie jeszcze czytałem, żeby wiedzieć mniej więcej, do czego wsiadam. Teraz biorę, jeżdżę przez ten tydzień, zbieram własne jakby odczucia, bo też wiem, na co zwrócić uwagę i wiem, jak jest u konkurentów. Później patrzę na to wszystko przez pryzmat cennika i tego, co w tym samochodzie jest, ile kosztuje. Odnoszę do konkurencji i na podstawie tego jakby buduję obraz tego samochodu. Nie patrzę, co tam inni piszą, chyba że tam w teście chcę się odnieść do czegoś, nie? Ja czasami, jak publikuję test u siebie, to na końcu daję opinię innych dziennikarzy motoryzacyjnych, to tam cytuję często jakby wrażenia, które notabene później okazuje się, pokrywają się zazwyczaj jeden do jednego, więc okazuje się, że te nasze odczucia jakby dziennikarzy motoryzacyjnych wobec samochodu są zazwyczaj bardzo zbliżone, nie? Tam te wady i zalety się wyłapujemy w miarę dobrze. A ile potrzebujesz czasu, żeby jakiś samochód tak w miarę rzetelnie ocenić? No bo na przykład jadąc na jakąś prezentację, dostajesz go na, nie wiem, 40 minut, tak? Mhm. Co jesteś w stanie wyciągnąć wtedy z tego? Wiesz co, no to trzeba podzielić. Jeżeli chodzi o prezentację, to robimy trasy tam 100, max 200 kilometrów, to już świat i ludzie. W związku z tym te prezentacje nie służą jakby do zbierania wrażeń z jazdy, tylko bardziej do poznania modelu i w zasadzie po tym powstaje publikacja, gdzie ten model jest przedstawiony bardziej ogólnie. Ceny, jakie silniki można mieć w nim, czy jakie napędy, jakie wersje wyposażenia, co ile kosztuje, ale wrażeniom z jazdy poświęca się trochę mniej miejsca. A żeby tak dobrze poznać ten samochód i zrobić taki no, merytoryczny, dobry test, no to przynajmniej bak tego paliwa trzeba przepalić. Jak się ma czas, no to można to w jeden dzień zrobić, szurnąć gdzieś autostradą w to i z powrotem, ale sądzę, że kilka dni i przejechanie tam kilkuset kilometrów w różnych warunkach, nie? Za miastem, na autostradzie, po mieście, w zależności od profilu samochodu, czasami jeszcze tor by się przydał, nie? To, no to parę dni trzeba na to poświęcić. A różni się czymś testowanie samochodów takich typowych premium od tych najprostszych? Trzeba się jakoś inaczej przygotować, jakąś inną wiedzę mieć? Nie sądzę. Wydaje mi się, że nie, że to wszystko są podobne produkty. Tylko jedne są droższe, a drugie są tańsze. No i trzeba o tym pamiętać, nie? Że nie można się cudów w tym, powiedzmy, Aurisie spodziewać, skoro kosztuje 1/3 tego, co takie BMW 3. W związku z tym nie sądzę, nie wydaje mi się. Ja jakby nie zauważyłem, żebym miał inne podejście, jak testuję takie samochody marek popularnych i te premium. W tych premium jest zdecydowanie więcej do pokazania, nie? Bo na przykład jak dostajesz takie BMW 7 dopasione tam za bańkę, gdzie z tyłu są dwa osobne fotele, programy relaksacyjne, masaże, stoliki, lodówki i te inne sprawy, no to tam dużo więcej jest do pokazania i napisania niż w takim Aurisie, gdzie piszesz o kilku standardowych tych i w zasadzie masz załatwione. A dla jakichś osób, które chciałyby coś takiego zacząć robić, skąd się bierze taki samochód? Za bańkę. Za bańkę. Zazwyczaj to tata kupuje. Dzwonisz do taty, mówisz: tato, już mi się znudziło to Porsche,
przesiadłbym się do czegoś bardziej komfortowego na tydzień. Nie, tak naprawdę to... No to są parki prasowe, nie? Są instytucje zwane importerami, czyli po prostu firmy odpowiedzialne za import przedstawicielstwa, po prostu polskie przedstawicielstwa konkretnych marek motoryzacyjnych. I one dysponują pulą samochodów, tak jak są, nie wiem, aparaty testowe, telefony testowe, nie wiem, co tam się testuje, to tak samo są samochody testowe. No i są takie pule tych samochodów przeznaczonych dla mediów motoryzacyjnych. Umawiasz się na taki test z jakimś tam wyprzedzeniem, czasami jest to bardzo długie. Na przykład, jeżeli chodzi o jakieś takie topowe modele, na przykład Lexusa LC, no to tam 3-4 miesiące do przodu. Znaczy wiadomo, zależy też od redakcji, nie? Są większe, mniejsze redakcje, są blogi, jest telewizja, więc to wszystko zależy, ale po prostu trzeba się umówić na taki test. A żeby się umówić na taki test, to musi za tobą stać jakieś medium, czy coś, gdzie ta publikacja, która się pojawi, to zapewni firmie jakiś tam konkretny ekwiwalent, jeżeli chodzi o wartość takiej publikacji, czy takiego testu, czy tego, co powstanie po twoim teście takiego samochodu po prostu. A zawsze o to pytam, więc ciebie też zapytam. Mm-hmm. Zdarzają ci jakieś nieprzyjemne sytuacje, na przykład po teście, od strony kogoś, kto ten samochód ci użyczył? Bo coś mu się nie spodobało, bo nie wiem, chciał jakoś inaczej? Nie, wiesz co, to nie jest tak, że to jest jakaś mocna cenzura ze strony importerów i jak źle napiszesz, to nie dostaniesz następnego samochodu, bo źle napisałeś. Jeżeli są jakieś rażące błędy merytoryczne, na przykład napiszesz, że Volvo XT60 jest do dupy, bo ma tylko napęd na przód, a okazuje się, że możesz mieć też go z napędem AVD, no to wiadomo, że ktoś się odezwie i będzie chciał sprostować ten błąd. Albo jak obrażę klientów marki Skoda, bo napiszę, że ich poznać po tym, że wsadzają płaszcz w spodnie, no to Skoda ma prawo się zdenerwować, zadzwonić do mnie i powiedzieć, no, że tak nie powinno być. Ale jeżeli chodzi jakby o merytoryczną ocenę samochodu i nasze wnioski, to zasadniczo nie, chyba że są wybitnie krzywdzące i nie mają jakby podparcia w rzeczywistości, no to wiadomo, że ktoś będzie chciał walczyć o dobre imię tego produktu, jeżeli ma do tego podstawy. A teraz samochody są takie, no, że nie da się, wiesz, przekreślić samochodu, dlatego że jest wybitnie nieudany, no nie ma już takich samochodów. A ile czasu spędzasz, tak mniej więcej rocznie poza domem, wyjeżdżając na jakieś premiery i tak dalej? Ile to zajmuje czasu? Wiesz co, ja akurat nie jestem powiązany z żadnym, już nie jestem powiązany z żadnym dużym medium motoryzacyjnym. Jestem małym blogerkiem, więc muszę znać swoje miejsce w szeregu, dlatego nie wyjeżdżam za dużo, bo jakby miejsca na prezentacje, takie zarówno europejskie, jak i polskie, no to są przeznaczone dla zazwyczaj, w pierwszej kolejności są duże redakcje motoryzacyjne, nie? Papier, telewizja, duże portale horyzontalne. To są jakby redakcje, które jadą w pierwszej kolejności. I ja gdzieś tam, wiesz, staram się być na prezentacji, dostaję zaproszenia, nie? Część muszę odmówić, bo też nie mogę dopuścić do takiej sytuacji, że będę przez tydzień czy dwa w rozjazdach, bo po pierwsze nie mam kiedy potem o tym napisać, po drugie nie wszystkie samochody mi się łapią jakby profilowo do tego, więc ja nie jestem najlepszym wyznacznikiem tego, jak dużo dziennikarze motoryzacyjni podróżują, a wiem, że są redakcje, gdzie wiesz, gdzie po cztery osoby są prawie non-stop, każdego tygodnia na jednej, dwóch prezentacjach, no tego dużo się dzieje. Chociażby same marki premium przy liczbie tych modeli i faceliftingów, no to tam co tydzień właściwie może być prezentacja. Jak teraz robiłem podsumowanie nowości, które w 2018 wypuszczą same tylko marki premium, no to wychodzi, że właściwie co tydzień jest nowy model czy nowy silnik. W związku z tym tych prezentacji jest naprawdę dużo. Ja chcę być przynajmniej na jednej w miesiącu. Wybieram sobie taką najważniejszą, najważniejszy samochód, czy taki, na którym mi zależy i raz w miesiącu gdzieś wyjeżdżam, w związku z tym siedzę przed komputerem zasadniczo. Nie wyjeżdżam za dużo, chyba że gdzieś w weekend zrobić jakiś materiał zdjęciowy dla samochodu. Ale to jest inna ta.
Nie pytam o szczegóły, bo to też jakby nikt nie chce o tym mówić, ale da się z tego wyżyć u nas? Wiadomo, że te zarobki czy na YouTubie, czy no nie są takie jak w jakichś krajach zachodnich, tak? Ale no da się to zrobić? Ostatnio słyszałem taki dowcip, to jest parafraza czy jakiegoś innego, ale że dziennikarz motoryzacyjny tym się różni od balkonu, że balkon w przeciwieństwie do dziennikarza motoryzacyjnego utrzyma czteroosobową rodzinę. Nie? W związku z tym nie wiem, jak tam koledzy z branży podłączeni pod duże wydawnictwa czy duże grupy mediowe. Oni chyba nie narzekają, jeżeli chodzi o blogi, to ciężko. Ja na przykład nie żyję z bloga, żyję z różnych działalności wokół tego bloga, czyli z możliwości, które przez to, że bloguję, jestem postrzegany tam jako jakiś tam ekspert od tych samochodów i człowiek, który zna się na tych samochodach, no to wpadają mi różne inne zlecenia, teksty, filmy, zdjęcia związane z motoryzacją, ale to nie są rzeczy, które bym bezpośrednio publikował na blogu, tylko po prostu bardziej działam jakaś taka agencja dla marek samochodowych. I z tego żyje blog, to tam jak coś wpadnie, to idzie po prostu, jest inwestycja w bloga i tyle, bo tam trzeba opłacić domenę, serwer. No właśnie, ile to kosztuje w ogóle taka zabawa? Co trzeba mieć? Wiesz co, niedużo, dopóki nie masz tam jakiegoś ruchu, który, nie wiem, 100 tysięcy użytkowników, jeżeli to jest w miarę tak, ma działać, ale nie jest jakby bardzo komercyjnym serwisem, gdzie są miliony odsłon miesięcznie, no to nie są duże koszty, bo tam żeby to postawić, no to musisz, ja już nie pamiętam ile, 400 zł za serwer, 100 za domenę i tam jakąś 100 czy kilka stówek za szablon, na którym to wszystko stoi do WordPressa. Jeżeli masz WordPressa, to w zasadzie jest. A możesz udzielić jakiejś rady takiej komuś, kto zaczyna, jakieś, nie wiem, największe błędy, które zrobiłeś na przykład, żeby tego nie powielać? Największe błędy? Największym błędem było, jak zaczynałem blogowanie, to przeniesienie tego wszystkiego, co tam robiłem jako dziennikarz motoryzacyjny, czyli pisanie o newsach, innych pierdołach, które nikogo nie interesują u siebie na blogu. To było takie pisanie chyba właściwie tylko dla siebie, bo i powielanie tych treści, które można znaleźć na 10 innych portalach. Pojawiło się nowe BMW, tam X3, pamiętam wtedy jeszcze, to było dawno temu, to napisałem duży tekst o X3. Tylko że tych tekstów o tym, że jest nowe X3, było już setki. W związku z tym na jakimś małym blogu motoryzacyjnym taki tekst to nie ma ten. Robić, wiesz co, taka rada to jest zrobić swoje duże autorskie materiały, których nie ma nigdzie indziej, no i to prędzej czy później procentuje. No i się jakoś tam wypozycjonuje pod jakąś frazę, jeżeli to jest tekst, który jakby wyczerpuje temat, to i się dobrze wypozycjonuje i będzie na siebie pracował długo. Jakieś takie newsowe rzeczy. Chociaż jeszcze trzeba rozróżnić, bo teraz dużo blogów to są blogi nie takie stricte standardowe, gdzie jeden chłop siedzi tak jak ja i robi wszystko od początku do końca, tylko jest cała redakcja, nie? Jest 5 gości, którzy jeden zajmuje się jakimiś tekstami o samochodach używanych, drugi nowościami, trzeci testami, no i to ma wtedy prawo funkcjonować. Okej, ale jeżeli jesteś sam i robisz wszystko samodzielnie, nie masz w zasadzie pomocy, jakby wsparcia, jeżeli chodzi o tworzenie kontentu od nikogo innego, no to lepiej się skupić na jakichś swoich unikatowych treściach, które wyczerpują temat i już. Nie wiem, czy odpowiesz mi na to pytanie, ale byłbyś w stanie określić relacje, jakie panują między wami, dziennikarzami? Pytam o coś takiego. Czy to jest koleżeńskość, czy raczej pęd za newsem, ja będę pierwszy zadzwonię, pierwszy i takie, no, ciężko znaleźć jakieś, powiedzmy. My nie jesteśmy youtuberami, my ze sobą jakoś tam, nikt nie robi dram na drugiego. Wydaje mi się, że każdy ma swoje podwórko i jakby, żeby je dobrze ogarniać, to musi się tak na nim skoncentrować, że już nie ma czasu patrzeć, co robi inny i w jaki sposób działa, więc to bardziej są stosunki wszystko koleżeńskie, a nawet jeżeli są portale, który musi być pierwszy, no to bardziej przez formę humoru tam się zawsze śmiejemy, że tam kolega to,
pisze relacje z jazd testowych jeszcze przed jazdami testowymi, czy wrzuca relacje z jazd testowych jeszcze zanim jazdy testowe się rozpoczną, żeby być pierwszym. Ale tak to nie, to wiesz, raczej wsparcie i działanie jako grupa niż podrzucanie sobie tych kłód pod nogi. Zasadniczo tak, nie wiem jak tam w środowisku blogerskim, ale jeżeli chodzi o dziennikarzy, no to nie. To, wiesz, to są ludzie, którzy znają się od 10 lat, widują się ze sobą częściej niż z rodziną, często na tych, bo jest tyle wyjazdów, że rzadziej kolega jest w domu niż z rodziną, więc to są stosunki koleżeńskie. To powiedz na koniec może, jakie tak plany? Jakie plany związane z Premium Moto? Albo jeszcze jedna rzecz, bo też zapomniałem o to zapytać. Skupiłeś się głównie na Instagramie. To też mnie ciekawi, bo no sam jestem jakby na YouTubie. Wiem, że masz kanał oczywiście, ale jakby cała jakby tutaj uwaga na Instagram. Czemu? Wiesz co, ten Instagram, ja też późno zacząłem z tym Instagramem. Ja na początku byłem facebookowy. Ten Facebook okazał się bardzo niewdzięczny, koniec końców. I potem zacząłem tego Instagrama tak sobie przy okazji robić, nie? Bo wszyscy mieli, wypadało mieć, no to zacząłem robić. I na tym Instagramie, jeszcze zanim Facebook to przejął i skomercjalizował, to była fajna dynamika tego wszystkiego, tam się coś działo, tych ludzi przychodziło sporo. I jakby to mi się spodobało, też nie było jakoś super angażujące czasowo. Koniec końców się okazało bardzo angażujące czasowo, ale na początku na pewno było mniej angażujące niż produkcję na YouTubie. W związku z tym z tym Instagramem zostałem i teraz jeszcze doszły te Instastory do tego, więc to też jest, no to jest tam Instagram w zasadzie już ci wystarczy jako jedno jedyne medium. Zresztą wiele niemotoryzacyjnych tych blogerów tak działa, gdzie Instagram jest jedynym tym. A z YouTubem, na YouTuba też przyjdzie pora. Wiesz, to wszystko rozbija się o czas, tak jak ci mówiłem, że tutaj czas jest jakby najbardziej newralgicznym czynnikiem. To w zasadzie może odpowiedziałeś na moje ostatnie pytanie. Dzięki za spotkanie. Dzięki bardzo, dziękuję.